Witam na kolejnej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. Witam panią. Dobra bateria teraz jest rzeczywiście. Witam panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Elę Ciesielską, witam panią Ewę Flakiewicz, Biuro Rady, witam kolegów fotooperatorów Telewizji Milanowskiej, witam koleżanki i kolegę radnego, członków komisji. Proszę państwa, państwo, żeście dostali program porządku obrad, czy wnosicie jakieś uwagi, jakieś propozycje, czy akceptujecie to, co jest w tym programie, tak? Jednogłośnie dziękuję. Czy państwo, żeście się zapoznali z ostatnim protokołem posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu z dnia 19 kwietnia 2016 roku, czy wnosicie jakieś uwagi, czy przyjmujemy pozytywnie ten protokół? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Radna Muława. No nie, bo tak zamyślona jest, tak dla się pytam się, czy przyjmujemy. Dobrze, dziękuję. Dobrze, przechodzimy do punktu trzeciego. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla miasta Milanówka za rok 2015. Proszę panią Elę Ciesielską o krótkie zreferowanie. Dzień dobry państwu. Zacznę od kilku słów o samym narzędziu. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 18 marca 2011 roku wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie oceny zasobów pomocy społecznej, która jest odpowiednio przedstawiana Radzie Gminy, Radzie Powiatu oraz Sejmikowi Województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami stanowi podstawę do planowania budżetu na rok następny. I od roku 2012 zastąpiła realizowany dotychczas bilans potrzeb pomocy społecznej. Narzędzie to jest zasilane przez systemy zewnętrzne, takie jak system informatyczny KAS, czyli obszar pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz pieczy zastępczej, dziedzinowy system POMOS dla pomocy społecznej i program Ministerstwa Edukacji Narodowej, system informatyczny dla oświaty, jak również przez oczywiście GUS. I wewnętrznie zasilana jest przez dane płynące z jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Ja co roku państwu mówię prawie to samo, że bardzo trudno jest zreferować załącznik do uchwały, który stanowi statystykę. Zatem przedstawione są tutaj dane z lat poprzednich, z roku poprzedniego, czyli z roku 2015, który to właśnie rok stanowi podstawę do przygotowywania, powinien właściwie stanowić podstawę do planowania budżetu na rok następny. Ale jak państwo się domyślają, nie do końca jest to możliwe, bo już mamy ten rok następny. Więc właściwie w perspektywie dwuletniej powinien wziąć pod uwagę to ustawodawca. Zatem jeśli mają państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Ponieważ dokument przedstawia fakty i pewną prognozę na lata przyszłe. Zwracam się do członków komisji. Czy są jakieś pytania do uchwały i do załącznika statystycznego? Nie widzę. Także proszę członków komisji o zaopiniowanie projektu przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla miasta Milanówka za rok 2015. Kto z członków komisji jest za pozytywnym przyjęciem tejże uchwały? Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za rok 2015. Realizacja uchwały nr 337/XXX9/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych. Bardzo proszę pani dyrektor.
na ośrodek właśnie tą wspomnianą przez uchwałą został nałożony obowiązek przedłożenia takiego sprawozdania do końca marca roku kolejnego. W poprzednim, to jest już drugie sprawozdanie, ponieważ uchwała weszła w życie od 1 stycznia 2014 roku. Więc przedkładaliśmy ją w roku 2015 w marcu i czynimy to w roku bieżącym. Wachlarz ulg, jeśli chodzi o dofinansowanie miasta w roku 2015 w stosunku do roku 2014, nie zmienił się ani in plus, ani in minus, czyli pozostaliśmy w kręgu tych samych ulg. Oczywiście poszerza się katalog i lista partnerów programu Milanowskiej Karty Rodziny. Mają Państwo na ostatniej stronie tę informację. Nie wiem, jakby Państwo sobie życzyli, żebym tutaj interpretowała te wszystkie informacje, bo to też jest statystyka, czyli informacja o tym, ile dzieci skorzystało z dzieci i oczywiście ich rodziców z konkretnych ofert. Tak jak Państwo widzą, mamy te liczby rozbite na miesiące, a później ogólnie przedstawiamy Państwu roczną kwotę do finansowania w ramach każdej ulgi, każdej propozycji zawartej w uchwale. Czy są jakieś pytania? Zwracam się do członków komisji. To bardzo proszę, radna Haber. Ja chciałam zapytać, bo tu jest tak, jednym z podpunktów jest oferta przedszkola numer 1 w Milanówku i tu jest dofinansowanie 50%, tak? I zastanawia mnie, bo mamy na przykład, biorąc pod uwagę styczeń, ilość dzieci w miesiącu 39, ilość godzin 1288 i czy ta ostatnia liczba to jest kwota w złotych, to 644 przykładowo w tej oferta tak, przedszkola. Tak, tak. To tak. Ile kosztuje godzina? No bo tak nie bardzo tu chodzi o 50 groszy. Za co? No bo 1288 godzin, a 644 zł, to ile kosztuje godzina? Dobre pytanie. Musiałabym to szybciutko przemnożyć. Nie mam narzędzia. To jest tak, ale biorąc, to jest czy, 50 groszy. Czy to jest możliwe, że 50 groszy kosztuje godzina, nie wiem, tak, dopłata do to jest pobytu dziecka dofinansowanie w wysokości 50% powyżej tych 5 godzin. Aha, czyli to dotyczy tych 5 godzin mamy bezpłatnie, powyżej 5 mamy płacimy tak w przedszkolu za pobyt dziecka złotówkę. Aha, rozumiem. Czyli to dotyczy tylko tych godzin powyżej. Tak, oczywiście, rozumiem. Tak. I zakładam, że 644 razy 50 groszy, tak, powinno nam dać tą kwotę. Tak, i to da. Da, dobrze. Tak, ale nie było tutaj tej informacji, ja nie wiedziałam, że to dotyczy jak gdyby tych dodatkowych godzin powyżej tych obowiązkowych jak gdyby 5 godzin czy nie, 5 godzin mamy bezpłatnie, natomiast to jest wszystko powyżej 5 godzin, rozumiem, ale dobrze. Bez tych, z tej oferty dodatkowej przedszkola, typu jakieś dodatkowe zajęcia. Tylko na podstawową ofertę gmina daje taką ulgę 50%. I jeszcze mam jedno pytanie, czy w przypadku kolejnego punktu, na przykład Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, i tu też mamy jakieś tam kwoty dofinansowanie 50%, czyli rozumiem, że nasza gmina dopłaca do udziału, nie wiem, uczestnictwa tych osób z dużych rodzin, czy tam dzieci, czy 50%, tak, wartości jakiegoś tam biletu bądź kartetu, biletu, tak. Ale to dopłaca jest gmina, tak? Tak, tak. Rozumiem, tak. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Także zwracam się do członków komisji o pozytywne przyjęcie sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za rok 2015 w sprawie realizacji uchwały nr 33-13
Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych. Bardzo proszę o wyrażenie opinii. Kto jest za pozytywną opinią? Dziękuję. Przechodzimy, Pani Dyrektor i Szanowni Państwo, do drugiego sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za rok 2015, realizacji ustawy z dnia 9 września 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Kolejny obowiązek, który nałożył na ośrodek ustawodawca w artykule 79 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli zobowiązuje ośrodek do corocznego przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku poprzednim. Postaraliśmy się tutaj scharakteryzować Państwu system wspierania rodziny, jak funkcjonuje w Milanówku. Ja wracam, już kilka razy o tym mówiłam, ale dzisiaj jeszcze raz Państwu przypomnę, że w sierpniu ubiegłego roku w strukturach ośrodka wydzieliliśmy specjalną sekcję, sekcję wspierania rodziny, w której zatrudnieni są asystenci rodzin i w której zatrudniony jest psycholog, który koordynuje pracę asystentów rodzin, ale również udziela poradnictwa rodzinom, dzieciom i nie tylko jest to pomoc adresowana do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, ale również do wszystkich mieszkańców Milanówka, którzy potrzebują z takiego wsparcia skorzystać po wcześniejszym umówieniu się na taką wizytę czy na takie spotkanie. Ogółem ze wsparcia asystentów skorzystało w 2015 roku 31 rodzin, w których wychowuje się 69 dzieci. Przeciętnie jeden asystent miał pod opieką ponad 8 rodzin, tak statystycznie. Również w ramach wsparcia rodziny funkcjonują na terenie miasta Milanówka trzy placówki wsparcia dziennego. To jest Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin przy Szkolnej 12, filia na Skraju 2 i kolejna filia przy ulicy Kościuszki 58. Nie będę już czytała wszystkich tych założeń, które realizował Środowiskowy Klub Wsparcia, ale jest to może tylko hasłowo, wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego, kształtowanie postaw prospołecznych, eliminowanie zachowań agresywnych, rozwijanie zainteresowań, pomoc edukacyjna, organizacja czasu wolnego w czasie wakacji, profilaktyka uzależnień, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi podopiecznych. W ramach tej ustawy gmina ponosi również koszty, jeśli chodzi o system pieczy zastępczej. Dziecko pod stanowieniem sądu może zostać umieszczone po wyczerpaniu wszystkich możliwości wcześniej, możliwości pomocy rodzinie biologicznej, może zostać umieszczone w jednej z dwóch form pieczy zastępczej, czyli rodzinnej bądź instytucjonalnej. I rodzina ponosi koszty z tytułu pobytu dziecka w ramach takich form pieczy zastępczej. Ośrodek w roku 2015 poniósł koszty pobytu 9 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 16 044,60 zł. I w roku 2015 w domu dziecka przebywało 2 dzieci i koszty po stronie gminy to były 34 728 zł i 60 groszy. Jeśli chodzi o ponoszone koszty, to też to reguluje artykuł 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka te koszty kształtują się na poziomie 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. W drugim roku jest to 30%, w trzecim roku pobytu 50%.
Ośrodek w związku z realizacją tejże ustawy ma obowiązek sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych. Czynimy to zazwyczaj w lipcu i po zakończonym roku, w styczniu roku kolejnego. Jeśli chodzi o ostatni punkt, monitoring sytuacji dziecka, to cały czas pozostajemy w kontakcie z rodzinami poprzez pracowników socjalnych, poprzez to, że dzieci uczestniczą w zajęciach środowiskowego klubu wsparcia, poprzez to również, że dokonujemy takiej okresowej oceny sytuacji dziecka, czyli spotykamy się w dużych grupach roboczych, kuratorzy społeczni, psycholog z ośrodka, pedagodzy ze szkół, pracownicy socjalni, aby móc wymienić się informacją i opracowywać indywidualne plany pomocy dziecku i rodzinie. Dziękuję bardzo. Z mojej strony chyba to wszystko. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Zwracam się do członków komisji. Dobrze, to ja może kogoś się spytam. Pani dyrektor, mówiła pani o tych świetlicach środowiskowych trzech. Proszę mi powiedzieć, bo byłem jakieś 3 miesiące temu tutaj na Kościuszki, w tej świetlicy. I proszę mi powiedzieć, czy taki sposób działania i pracy tej świetlicy tutaj na Kościuszki jest taki sam i na TBS-ach, i na szkolnej? Bo na szkolnej już dawno nie byłem, przyznaję się. A zmierzam do czego? Zmierzam do tego, że tutaj patrząc, jak razem rodzice kształtują pobyt swojego dziecka przez tą godzinę czy dwie. Siedzą przy stole i razem się, no nie wiem, wspierają, bawią się, tłumaczą sobie, czyli nie ma takiej jakby, jak pani powiedziała tak wcześniej, że placówka to jest coś takiego, no tak to odbieram i może nie tylko ja, że jak się przyprowadza dziecko i się go tam zostawia, no to tam jest pani, która się tym zajmuje, tak, odpowiedzialna, pani pedagog czy jakaś tam nauczycielka. To jest takie jakby przedłużenie takiej smutnej oświaty. A tutaj na Kościuszki i to było, byłem tam z 1,5 godziny, to było takie coś fajnego, bo rodzice razem w tym brali udział. Czy to się tak często zdarza, czy to się tylko tak zdarza okazjonalnie, bo my tam żeśmy byli na otwarciu, bo pani też była. Założeniem jest to, żeby rodzic zechciał z nami współpracować, bo to wtedy przynosi wymierny efekt. Nie zawsze tak się dzieje. Czy charakter świetlicy przy Kościuszki podobny do dwóch poprzednich? No trochę chcielibyśmy go skorygować i bardziej pójść w kierunku socjoterapeutycznym. Na razie jeszcze to się nie zdarzyło, tak? Ale poważnie rozważamy możliwość zatrudnienia socjoterapeuty, który prowadziłby grupowe zajęcia dla dzieci. Ale w takich powiedzmy, w takiej atmosferze zajęć, jakby pozaszkolnych, środowiskowych, czy też jest przewidziane to, że rodzic też może przyjść i w tym też brać udział? Czy... Proszę. Może nawet. No ale tutaj to był jeden taki przypadek, co ja tak widziałem, więc pytam się o te dwie świetlice pozostałe. Znaczy zaproszenie cały czas jest kierowane do rodziców. Nam bardzo zależy na współpracy z rodzicami. To ja bym się bardzo cieszyła, żeby nie były to incydenty, tak? Tylko przy okazji jakichś tam zdarzeń wyjątkowych. Zależy nam na ciągłej współpracy i wtedy, kiedy te zdarzenia wyjątkowe mają miejsce, to ważnym jest, że rodzice włączają się. Bo w ubiegłym roku z inicjatywy rodziców jedna ze świetlic została na skraju, odmalowana, odświeżona. No to też jest przejaw współpracy, tak? Z nami, ale na rzecz dziecka. Uspokoiła, bo tak obserwując na szkolnej, to jakoś mi tak tego troszeczkę tak brakuje. Bo nie wiem, jak tam jest na skraju, bo tam nie byłem, przyznaję się, nie byłem. Ale na szkolnej są tylko dzieci, jakby jest mała obecność taty, czy mamy, czy babci. To tak, to ja
potwierdzę, że to słuszne obserwacje. Każda z tych świetlic ma trochę, mimo że zajęcia są bardzo podobne, które proponujemy, to ma swoją specyfikę. Można tak powiedzieć, że w jednej ze świetlic są bardziej współpracujący z nami rodzice, w drugiej tak niekoniecznie, ale jest coś innego. I mimo, że to samo miasto i odległość niewielka, to każda jednak z tych tak, świetlic, jak tu pani radna mi podpowiada, trochę inną, inną ma specyfikę, inne uwarunkowania. Ja chciałam spytać o tych asystentów rodzin, czy, bo tam jest średnio 8 rodzin przypada na takiego asystenta, czy to jest dużo i czy to nie jest za dużo, czy to jest tak w sam raz, jak pani to ocenia? Oczywiście ustawa. Do niedawna na jednego asystent mógł mieć pod swoją opiekę około 15 rodzin. Zmieniło to się i z początkiem roku bodajże 2015 ta liczba rodzin pozostających pod opieką asystenta została ograniczona do 10, przeliczając na pełny etat asystenta. My w tej chwili zatrudniamy 3 asystentów. Jeden jest jeszcze na urlopie, a 2 pozostałe panie są zatrudnione na 3/4 etatu i stąd ta liczba rodzin proporcjonalnie mniejsza. Pytanie odnośnie pieczy zastępczej, tak? Czy ośrodek pomocy społecznej występował, nie wiem, w ubiegłym roku na przykład o umieszczenie jakiegoś dziecka w pieczy zastępczej? Czy zdarzały się u nas w gminie takie przypadki w ostatnim czasie, czy raczej nie? Czy to jest z inicjatywy, nie wiem, kogoś innego, że dziecko trafia do rodziny zastępczej bądź do domu dziecka? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie to związane z tą pieczą zastępczą, bo wiemy, że tak, że tu 10% wydatków na opiekę w pierwszym roku pokrywa gmina, tak? A kto pokrywa tą różnicę pozostałą? Czy to jest, nie wiem, ze Skarbu Państwa, nie wiem, czy to... W trudnych, złożonych sytuacjach, kiedy ośrodek pozostaje już bez narzędzi, najpierw zawsze staramy się tą rodzinę biologiczną wspierać zasobami, które są w naszym zasięgu. Natomiast jeśli jest to niewystarczające, to występujemy z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego o wgląd w sytuację rodziny. Najczęściej wtedy sąd decyduje o przyznaniu rodzinie kuratora. I to wtedy ta wspólna opinia, właściwie najbardziej chyba dla sądu istotna jest opinia kuratora. Wtedy sąd podejmuje postanowienie w sprawie, czy kieruje dzieci do pieczy zastępczej, rodzinnej czy instytucjonalnej. Ale najpierw, jeśli są takie możliwości, to też zaleceniem jest to, aby kierować dziecko do rodzinnej pieczy zastępczej. Ostatecznością jest pomoc instytucjonalna. A czy były takie przypadki, że właśnie ośrodek pomocy społecznej wnioskował w ubiegłym roku, czy tam na przykład 2 lata wcześniej o umieszczenie dziecka w takiej pieczy zastępczej? I czy na przykład nie jest to, bo to były głośne takie sprawy medialne, że dziecko z nadwagą było odbierane rodzicom czy dziadkom, którzy sprawowali opiekę zastępczą, dlatego że dziecko ma nadwagę. I czy to, mam nadzieję, że w naszej gminie takich przypadków nie ma i rzeczywiście jest to tak naprawdę skrupulatnie, jeżeli takie przypadki w ogóle są kierowania dzieci do pieczy zastępczej, to rzeczywiście są to naprawdę powody, które są rzeczywiście no, konieczne, jak gdyby bezpieczeństwo, zdrowie dziecka, no nie wiem. No. W ostatnim czasie nie, szczęśliwie nie, ale w przeszłości takie zdarzenia miały miejsce. Działo się to najczęściej na skutek poważnych zaniedbań rodzicielskich, opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka. I wtedy pozostawaliśmy po prostu bez wyjścia. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, dziękuję.
Zwracam się do członków komisji o pozytywne przyjęcie sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku z realizacji za rok 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Kto jest za pozytywnym przyjęciem sprawozdania? Dziękuję jednogłośnie. Ostatnim punktem są sprawy różne. Bardzo proszę. Kto? Radna Janina Mława. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, mówiłam, że wystąpię z wnioskiem o informację publiczną z prośbą o przekazanie sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku za rok 2015. Miałam wystąpić na sesji z wnioskiem, ale nie dostałam tej informacji publicznej wcześniej, więc dałam sobie czas do tego, żeby to przeczytać i pewne notatki poczynić. I powiem, jestem bardzo zdziwiona, że przewodnicząca, która pełni tę funkcję od wielu lat, robi takie błędy. Pozwoliłam sobie wynotować takie rzeczy. Już w pierwszym zdaniu jest napisane, że Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana przez burmistrza miasta Milanówka na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku, artykuł 4 ustęp 3. Otóż ta podstawa prawna, która tutaj została przywołana, przeczytam. Program, o którym mowa w ustępie 1, jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu Zarząd Województwa może powołać pełnomocnika. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powołana na podstawie artykułu 4, ale prim, ustęp 3. Tamten artykuł 4 jest zupełnie innym i nie dotyczy rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustęp 3 mówi tak. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ustępie 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Później przewodnicząca powołuje się na ważniejsze akty prawne regulujące pracę komisji. I chciałam powiedzieć, że pracę komisji reguluje tylko jedna ustawa, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, czyli ten artykuł 4 prim ustęp 3 tej ustawy i mówi właśnie tak jak przytoczyłam, a w szczególności inicjuje te działania w ustępie 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddawania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Jeśli chodzi o ustęp 1, to jest on z artykułem 4 prim i mówi on tak, że to jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz interwencji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Czwarty punkt został uchylony. Piąty, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Szósty, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13.1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Żadna z pozostałych ustaw, to jest o przeciwdziałaniu narkomanii, o pomocy społecznej, o swobodzie działalności gospodarczej. Tutaj zapewne przewodnicząca miała na myśli kontrolę sklepów i lokali, w których sprzedaje się alkohol przez komisję alkoholową. Te przepisy dotyczą tylko zasad kontroli, a nie pracy samej komisji. A coś takiego jak ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych ustaw jest po prostu niewłaściwie tutaj przytoczone. Zapewne przewodnicząca miała na myśli ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i dokładnie nie wiedziała, jak to fachowo nazwać i pewnie to się tutaj pojawiło. W żadnej z pozostałych ustaw nie jest wspomniane o pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nawet o samej Komisji Alkoholowej. Dalej przewodnicząca napisała, członkowie komisji są przedstawicielami różnych instytucji działających na terenie naszego miasta i reprezentujących różne zawody, co pozwala na wieloaspektowe spojrzenie i rozwiązanie problemów alkoholowych. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości mówi jasno, artykuł 4 ustęp 1, w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Więc nie wiem, czy jest tutaj właściwe przytaczać, że to są przedstawiciele różnych instytucji reprezentujących różne zawody. Zgodnie z artykułem 4 prim ustęp 2 gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych realizuje ośrodek pomocy społecznej lub powołany pełnomocnik i ustawa to określa jasno, kto ma to robić. Myślę, że tutaj jest taka nadinterpretacja. Artykuł 4 prim ustęp 2. Czytam, jak brzmi. Przepraszam, proszę radną. Ja przepraszam radną, czy to do czego radna zmierza? Czy zmierza do tego, żebyśmy my dzisiaj poddali ocenie funkcję pełnomocnika? Jest, panie przewodniczący, dzisiaj no bo, nie ma sesji. Czytamy to, nie, ja rozumiem, radna odczytuje mi to tutaj na komisji to pismo, ale w jakim celu? Dlatego, że tam były... Mamy podjąć opinię pozytywną bądź negatywną? Błędy. Nie może przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składać także nam sprawozdanie takie, które zawiera błędy. To chyba jest logiczne. Ale pozwoli mi pan dokończyć, momencie, a potem pani powiem, koleżanka pozwoli, radna. Ale nam przewodnicząca komisji nie musi składać żadnych sprawozdań. Składa tylko burmistrzowi. Nie jest to naszym obowiązkiem i to nie leży, już tłumaczyłem koleżance, nie leży to w naszej kompetencji. Jak my dzisiaj mamy oceniać przewodniczącą komisji do spraw uzależnień, to na Boga Ojca. To czyli jest pan
pozwoli dokończyć i powiem, dlaczego o tym mówię. My, ale jeśli koleżanka pozwoli, ja też dokończę. My dzisiaj nie jesteśmy zbiorowością burmistrza tego czy innego. Ja bardzo o to proszę. Jeśli tak napisała, to proszę to sprawozdanie, które radna dostała dzisiaj od przewodniczącej. Dzisiaj myślałam, że będzie przedstawiciel skierować, urzędu. Ja skieruję. Pani pozwoli, że ja dokończę. To trzeba to skierować na ręce burmistrza. Ale chciałabym powiedzieć, że jeżeli pracuje ta komisja niewłaściwie, to jest to zadaniem tej komisji, której pan jest przewodniczącym, żeby spowodować, żeby ta komisja na rzecz mieszkańców pracowała właściwie, jeśli przytaczane są nie. Dobrze, takie ja tłumaczyłem, bardzo panią przepraszam, jeżeli ustawodawca umieści to w różnych przepisach o samorządzie gminnym, że taka komisja i taki pełnomocnik, przewodniczący komisji do spraw uzależnień będzie podlegał Radzie Miasta, to wtedy wrócimy do tematu. Dzisiaj takiego zaczepienia prawnego nie mamy, po prostu nie mamy. Czy pan pozwoli mi dokończyć? Bardzo proszę. Nie powracamy znów do tego samego tematu, ja nie chcę oceniać pracownika i komisji, ale którą powołał pan burmistrz. Nie, ale pan już sugeruje, że właściwie czy niewłaściwie, ale my tutaj nie mamy. Jeszcze nie pozwolił mi skończyć. Nie, bo wracamy do tego samego tematu. Wracamy ponownie po dwóch miesiącach do tego samego tematu. Nie po dwóch, tylko po miesiącu. Po miesiącu, przepraszam. No właśnie. A czy pan zapytał, dlaczego ja to czytam? Czy pan zapytał? Dlatego pytam, do czego radna zmierza, bo ani my nie mamy żadnego prawa, ani przywileju, bo to jest przywilej burmistrza miasta Janówka. On powołuje, on odwołuje i on odpowiada. Ponieważ nic się tam w tej komisji nie dzieje. To proszę zgłaszać wszelkie wnioski i uwagi na ręce burmistrza, który za to odpowiada. A pan jako przewodniczący Komisji Spraw Społecznych w ogóle tym się nie będzie interesował? Ja coś powiem. Do mnie przez tyle lat będąc radnym żadna skarga nie wpłynęła od przewodniczącego komisji. To jeżeli do pani to wpłynęło, jeśli do koleżanki radnej to wpłynęło, a za to odpowiada burmistrz miasta Milanówka, Wiesława Selina Kwiatkowska, proszę to sprawozdanie, które pani dzisiaj ma i odczytuje, przekazać pani burmistrz. Chciałam zapytać, czy pan przewodniczący w swojej gestii nie czuje się w obowiązku, żeby pewnym rzeczom się przyglądać? Bo jeżeli czytała pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdanie, ja się z nim zapoznałam, nie miałam żadnych pytań. Działa komisja, która się nazywa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ta komisja dotyczy mieszkańców w naszym mieście. Zgłaszane są do mnie zastrzeżenia pod adresem tej komisji. Pytają się ludzie, dlaczego nie spełnia się ich oczekiwań. Ja chcę to przeczytać, a pan przerywa mi moje zdanie, chociaż na komisji... My nie mamy żadnych uprawnień. Ale żeby się tym tematem zajmować. Komisję powołał burmistrz. Jeszcze dawno, dawno, dawno temu. Ten czy inny. Ta komisja jest, bo tak zarzucił sobie ustawodawca. Pan patrzy z drugiej i strony. I koniec. No. Panie przewodniczący, pan patrzy od strony osoby powołującej komisji, oceniającej pracę przewodniczącej, prawda? A ja patrzę z drugiej strony. Patrzę, jak ta komisja działająca przez powołanie, przez burmistrza, służy dobru mieszkańców. Jeszcze raz, burmistrz powołał, burmistrz odpowiada. My jako członkowie komisji, ja jako radny nie będę brał odpowiedzialności za komisję burmistrza, którą personalnie stworzył, personalnie powołał. I jakiej odpowiedzialności ani komisja chyba na swoje barki nie weźmie. Skoro sobie radna Janina Moła chce wziąć odpowiedzialność za decyzję burmistrza, to już jest prywatna sprawa, nie moja i nie komisji. Absolutnie. Nie ma odpowiedzialności za decyzję burmistrza, tylko zgłaszam, że mieszkańcy mówią, że komisja nie pracuje właściwie na rzecz mieszkańców. Nie pozwolił mi pan dokończyć. Jakby komisja była w strukturach, że możemy się tą komisją zajmować i ją powołuje Rada Miasta, to wtedy do tematu wrócimy. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego aktu prawnego, żeby tą sytuację zmienić. A te akty, które przytoczono, nie tak się mają do pracy komisji? Odpowiada tylko i wyłącznie komisja przed burmistrzem. Tym czy innym. Radna musi to zrozumieć. No. O co prosili mnie mieszkańcy? To proszę skierować wszelkie wnioski i uwagi do pani burmistrza. I to zrobię. I skieruję. Tylko myślę, że pan, jako przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Sportu, powinien też wiedzieć, jakie bolączki zgłaszają mieszkańcy. Ale skoro to pana nie interesuje, to ja zgłoszę to panu. Nie mamy żadnych podstaw prawnych, żeby się tym tematem zajmować. Ale pan jest upoważniony do tego, że jak ma pan takie sygnały od mieszkańców, jako przewodniczący,
przewodniczący tej komisji, ja to złożę na piśmie, to zgłasza pan organowi wykonawczemu pewne nieprawidłowości. Burmistrz powołuje komisję, tak jak powołał komisję mieszkaniową i nam jest nic do tego, bo za to odpowiada za skład i działanie odpowiada i bierze pełną odpowiedzialność, bierze burmistrz. Myślę, że błędnie pan interpretuje. Proszę tutaj nie powoływać jakichś tam litości na miłość boską. Nie, bo ja już to tłumaczyłem wielokrotnie, więc no nie zmienię zdania. Chyba, że komisja dzisiaj, bo jest, no jest te forum, czy komisja by chciała. Się zapytał, czy komisja by chciała wziąć odpowiedzialność za komisję, którą powołuje burmistrz miasta Mielca? Odpowiedzialność za jej działanie, włącznie z przewodniczącą, wiceprzewodniczącą i wziąć problemy komisji do spraw uzależnień na swoje barki. Ja i rozwiązywać w pani burmistrz problemy. Gdyby państwo posłuchać, jakie zastrzeżenia zgłaszają mieszkańcy pod adresem działania właśnie tej komisji. Ale jeżeli mieszkańcy mają jakieś pretensje i mają wnioski, to kierują do osoby, która za tą komisję ponosi pełną odpowiedzialność. Kierują do swoich radnych, bo uważają, że to radni powinien zgłosić przewodniczącemu, a przewodniczący powinien mieć nad tym pieczę. Tak ci mieszkańcy, którzy przyszli do mnie i pewne rzeczy mi zgłosili, dlatego miesiąc temu o tym powiedziałam. Dobrze. W każdym razie, jeżeli ustawodawca, koleżanko radna, zmieni ustawę i przepisy, to wtedy do tematu wrócimy. Na dzień dzisiejszy status jest prawny taki, jaki jest. Komisję powołuje burmistrz, przewodniczącego powołuje burmistrz i komisja odpowiada przed burmistrzem. Dziękuję, zamykam. Nie ma pani burmistrz, bo chciałam pani burmistrz to przeczytać, żeby zwróciła uwagę, że osoba, która kieruje tą komisją, powołuje się nie na właściwe akty prawne. Poza tym ja mam też pewne notatki, których pan mi nie pozwolił przeczytać, jest złożone na piśmie wobec tego. Dobrze. Ale chciałam, żeby pan się zainteresował tym czynnikiem ludzkim. Widocznie pana to mnie interesuje, więc nie czytam. Dziękuję. Mnie to bardzo interesuje, ale za to nie odpowiadamy, odpowiada ustawodawca i oczywiście odpowiada burmistrz, który powołuje. Dziękuję, zamykam ten temat. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy w sprawach różnych? Nie, no, dziękuję, nie widzę, zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję za wzięcie udziału.